Dzień dobry, kochani. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was w food hallu z Biedrony. Dawno już nie było takiego dużego food halla, porządnego. Tutaj mamy zakupy o wartości około 450 zł, więc naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo. A zakupy są, no zobaczcie, da się je tak złapać. Nie są jakieś super, hiper wielkie. Natomiast są na pewno większe, dosyć duże, jeżeli chodzi o zakupy z ostatniego czasu u nas. Jeżeli jesteście ciekawi, co kupiliśmy, co polecamy, czy coś nowego będziemy tutaj testować, to oczywiście zostańcie ze mną, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli tego nie robicie. No i co? Zaczynamy jak zwykle od prawa do lewa. Zaraz Wam wszystko pokażę. I tak, tutaj ja już zrobiłam Maxowi, dopiero wróciliśmy z zakupów, jedną z dwóch bułek. To jest bułka żytnia, jeszcze była ciepła i miękka, jak ją brałam. One kosztują 90 groszy za jedną bułkę. Coś takiego wzięłam przy kasie dla dzieciaków. Grześki Mega Baton w czekoladzie mlecznej. Były jeszcze w takiej czekoladzie zwykłej, jak to takie, wiecie, ciemne grześki. I jeszcze tam jakieś. Nigdy w życiu nie słyszałam o takim kartonie, żeby grześki były takie. Tutaj również na gości. Słucham? Mega grześki. Mhm. I jeszcze tutaj mamy takie, tak, jeżyki, kulki. Widzę, że każda jest oddzielnie takim jak cukierek dosłownie opakowaniu. Jeżyki solony karmel, o. Nawet słuchajcie, nie wiem co brałam. Widziałam tylko, że jeden był adwokat, to go odłożyłam i wzięłam inne, bo to było przy kasie, więc jakoś się za bardzo nie rozczulałam. Dwa razy parówki szynki z cheddarem, dwa razy bagietka do odpiekania, ponieważ do zupy czosnkowej, chciałam powiedzieć, do czosnkowego kremu też kiedyś używałam, ale do zupy paprykowej używamy. Ziemniaczki już gotowe z papryką, ja je dużo jeszcze, że tak powiem, podrasowuję, doprawiam, żeby były lepsze, bo same w sobie one się zepsuły, zdecydowanie były dużo lepsze kiedyś i one mają, zobaczcie, jaką długą datę. Prawie 2 miesiące, naprawdę długa data, więc na szybko czasami ratują tyłek. Kraft Sensitive, taki płyn do mycia naczyń, zwykły biedronkowy, tu mi się poprzewracało coś, upsi. Dwa razy masło, masło ekstra. One w ogóle ma taką ruchomą cenę. Ma taką cenę w zależności, nie wiem, od czego, jakiegoś kursu, no nie mam pojęcia, że czasem kosztuje 6, 6,50, 6,90, teraz 5,49. Dajcie znać, jak wiecie, czemu ta cena tak się zmienia. W ogóle rzeczy z Biedronki mają taką cenę. Tak samo jest z parmezanem. Grana Padano czy parmezan właśnie w tych wiórkach, czy tam tarkowany, są takie dwa, nie wiecie o co chodzi, już nie raz pokazywałam, to właśnie one też mają taką cenę, raz 9,90, raz 8,90, a raz 6,90, więc nie wiem, zupełnie to się czasami różni o tydzień czy o dwa, nie wiem o co chodzi. Takie soki, to są soki z takich soków lodówkowych, wyciskane z hiszpańskich pomarańczy, 100% z cząstkami miąższu. Jakoś mi się tak zachciało bardzo soku, więc wzięłam to po prostu wyciskane. One są niepasteryzowane. Tak. Także jakoś, nie wiem, tak mi się zachciało i też było w promce, jak były dwa w koszyku, to było taniej. Cytryny też były w promie, banany nie były w promie, były najdroższe od dawna, prawie 7 zł kosztowało kilogram. Ziemniaczki, dziadeś już, synciu? Nie, ale bardzo boli. Bardzo się bolą nogi, matko, za mocno jesteś wsunięty. To się odsuń trochę. Ziemniaczki, coś takiego, jest to, o, zobaczcie. W zasadzie są to ogórki kanapkowe, takie już pokrojone w plasterki. To też mi czasami ratuje skórę, jak nie mam co położyć na kanapkę. Dwa razy ketchup łagodny, podliczki, ponieważ był w promocji, drugi minus 50%, więc skorzystałam. Jednak Madero, który kupiłam ostatnio w celach takich testowych, czy się naprawił, bo on był dobry kiedyś, potem się zepsuł i nadal jest ten ostry, ten pikantny, zepsuty. Absolutnie nie polecam. Śmietanka 30. Jak wiecie, gdzie znajdę śmietankę bez karagenu, to piszcie mi w komentarzach.
Mascarpone, widziałam, że jest jakieś w ogóle inne, korówkowe, jest waniliowe z czymś tam, z białą czekoladą, no ale ja wzięłam zwykłe dwa klasyczne, będę robić mascarpone, tiramisu, skyry, które kupuję bardzo często, waniliowe dwa truskawkowe. To są bez laktozy, akurat zawsze je kupuję, ponieważ robię z nich pyszne placki. Albo czasami do naleśnika wykorzystujemy taki skyr, on jest naprawdę bardzo dobry. Śmietanka zwykła, taka 18%, maksiowe jogurty, jak zwykle, stale i niezmiennie, fruwita piór z bardzo dobrym składem, bardzo czystym. Najlepsza po prostu przekąska dla dziecka, bo moim zdaniem z Biedronki, taka fajna i zdrowa. Musy bez cukru, arbuzowe. Arbuzowe, Maksiu! Zobacz. Ty lubisz, co? Arbuzowe musy bez cukru. Dwa razy salami ostruckie. Mój mąż bardzo lubi salami. I czy takie na wagę, czy takie pakowane. Wytestował po prostu ze wszystkich sklepów każde salami i stwierdził, że to naprawdę wypada bardzo, bardzo dobrze. Więc jak lubicie salami, a szukacie jakiegoś dobrego, to poleca. Jacek poleca. Dwa razy takie naturalne, 100% z kurczaka, paruszki. Powiem Wam, że kupiłam Maxowi ostatnio sokoliki. Sokoliki? Sokoliki? Sokoliki. I powiem Wam, drugi raz zdarzyło się to samo. Napęczniały 8 dni przed końcem daty. Tragedia. Ja go otworzyłam, to po prostu był taki cap, że masakra. Już nie kupię ich. Cztery razy taka duża paka sera Golda, 300 gram. I one mają długą datę zawsze. Zobaczcie. Och, do vlogmasa. Do grudnia. Do okresu przedświątecznego, a mamy październik, więc luks. Cztery paczki, ale one pójdą zdecydowanie szybciej. Dwie paczki gum Airwaves. Moich ulubionych, jeżeli mam już coś rzuć, to tylko to. Jabłka, bardzo mały wybór był, jeżeli chodzi o jabłka, więc wzięłam jakiekolwiek. Dwa razy taką, taki makaronik, który naprawdę Wam serdecznie, to chciałam powiedzieć, taką pastę. Taki makaronik, który Wam serdecznie polecam, fusilli, świderki, z Biedronki, biedronkowe pastani, mega pyszne, nie rozgotowują się, naprawdę są to, jest to po prostu pyszny makaron. W ogóle ta marka jest ekstra, jeżeli chodzi o makarony. Spróbujcie, jeżeli byliście fanem, jak ja, Barilli, Lubelli i innych takich popularnych, naprawdę Wam zasmakują. Tańsze, trochę, niedużo już w tej chwili, naprawdę niedużo, ale przede wszystkim bardzo dobre. Dalej mamy mozzarellę and gran gusto, ser tarty, długo dożywający mozzarella, zobaczymy. I moja herbata z czasów po prostu takiego, chciałam powiedzieć brzydko, bezdzietstwa i takich początków. To już nie jest, jak się najadłeś. To są to piramidki z Liptona, mandarin, orange. Razy dwa i one w tej chwili są naprawdę, naprawdę już drogie, bym powiedziała. I wyjęłam sobie z głębin ostatnią rzecz w Biedronce, którą znalazłam. To były ostatnie biszkopty takie tiramisuowe, jakie znalazłam. Po prostu naprawdę chodziłam w tą i z powrotem i mówię, kurczę, ani jednej paczki nie ma. Mogłoby być te z Gusto Bello, bo one są takie duże, duża paka. Wiecie co, wracałam już któryś raz i były jedne wciśnięte w półce dosyć głęboko. Także manifestacja w to mi z powrotem pomogła. Chrupki z soczewicy, ja tutaj mam smak śmietanka z cebulką i smak papryka. Wiecie już jakby o tych chipsach, o tych chrupkach ode mnie z kanału, bo już je 1000 razy Wam pokazywałam. Topy paprykowe i zielona cebulka, tak na gości to dobrze coś takiego w ogóle mieć. Mleczno-ryżowa kaszka kakao. Mleko bez laktozy, 3,2%, jedyne, które kupujemy. Mandarynki, Maksiczku, mandarynki Ci kupiliśmy. Śmietanka bez laktozy. Słyszałam, że dopiero się tak najadłeś, że Cię brzuch boli. Ściemniaczu, jednak nie boli? Aha, no dobra. Jeden kawałek.
Aha, dobrze. Trzy pak papryk. Śmietanka bez laktozy, to już pokazywałam. Kaszka, tu wszystko pokazałam. Woda żywiec duża. I taka woda jeszcze, ja bym się powiedział, muszynianka, bo taką woli. I co, chyba o wszystkim... Dobra. Chyba wszystko już Wam pokazałam, powiedziałam. Dajcie znać, co ostatnio fajnego kupiliście. Co najbardziej polecam, zdecydowanie Skrys. To jest po prostu super must have. Jak macie to w lodówce, to już coś można śmiało zrobić. Jogurciki, ta Frowita Pure Revela, bardzo dobre, polecam. Ten ser jest pyszny, jeden z, no, najlepszy. Chciałam powiedzieć jeden z lepszych, ale najlepszy ser, jeżeli chodzi o ser taki plasterkowany. Pyszna herbata, przepyszna. No naprawdę, musicie spróbować. Bardzo dobra, też polecam. No i polecajka od mojego męża to salami. Jak nie próbowaliście, to spróbujcie. Takie nowości to akurat z tych nowości to tylko tutaj. O. Chciałam powiedzieć, takie nowości tutaj mamy, ale to tylko sok tak naprawdę. No i te batony, te ciastka, ale to powiedziałam Wam już nieraz, że dla mnie każde coś mięsne to jest dużo lepsze niż każdy kebab, każde coś jest lepsze niż słodycze, więc chłopakom to pozostawię. Dzieciakom. Ja się z Wami już teraz żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Przypominam o łapce w górę, subskrypcji, bo wiem, że mnóstwo z Was, połowa, 49% tego nie robi. Maksiu się też z Wami żegna. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Skoczysz na klapce, no wiesz, pa!